Cześć wszystkim, ja jestem Soul, a to są rośliny versus zombiaki. Dawno nie nagrywałem, bo jest strasznie gorąco zresztą. Widzicie, jak tu się kręci mój wentylator w pokoju obok, gdzie jest okno otwarte. W tym pokoju, w którym siedzę, nie mogę otworzyć okna, bo nagrywam i nie chcę, żeby mi samochody, wiecie, hałasowały. Wszystko dla was, moi drodzy widzowie. Jeśli doceniacie moje poświęcenie, dajcie łapkę w górę, a ja się tu będę topił z gorąca, bo jest naprawdę... No ja nie wiem, ile ja mam w mieszkaniu stopni, ale strasznie dużo. Światy dziko zachodnie sobie, dziki zachód sobie dzisiaj zrobimy. Dawno nie grałem w małpki, bo dawno nie nagrywałem. Wiecie, że jak gram, to nagrywam. A nie nagrywałem właśnie z tego względu, że cały tydzień jest tak gorąco, że po prostu nie chce mi się nic robić, no. Znaczy, no nie chce mi się nic robić, streamuję, prawda, ale nie nagrywam nic na YouTube'a, bo mówię, może wieczorem, a wieczorem jestem tak zmęczony, że idę spać, no. I tyle. Mamy jeszcze plażę oczywiście, ale plaży z wiadomych względów nie będziemy robić, bo jest strasznie trudna. Zobaczmy, co oni nam tu dali, żebym ja wiedział, co ja tu w ogóle powinienem robić. Orzecha żeśmy wygrali. Co za orzech był? A, dobra, że mogę roślinę na roślinie, postawić. A to dopiero będę mógł roślinę na roślinie postawić. O ja, nie strać więcej niż dwóch roślin? Jak to ja mam zrobić takie coś? To ja nie wiem, jak ja mam to zrobić. No nie wiem, dajmy to. Wiecie co, ja bym w ogóle tych spróbował postawić trochę. No na pewno fasolę i tego. Nie wiem, czy liścia tu nie dać do zarabiania w ogóle. Gdzie jest liść do zarabiania? Złoty liść. Gdzie jest złoty liść? Nie mogę... Czemu nie mogę złotego liścia tu dać? To mi się nie podoba to. No i nie wiem teraz, może tego właśnie. Tu chyba nic nie będzie skakać, nie? Bo widzę, że nie... Using a cherry bomb count... O nie. A to też? Czekajcie, bo to chodzi o to, że on powiedział, że jak użyje cherry bomba. To ten pewnie też będzie. No nie. No to ten też nie. No nie mogę w ogóle roślin dawać takich. Jakie rzeczy tu się dzieją? A jak roślinę na roślinie posadzę, to się liczę tak, jakbym ją stracił? Czy nie? Bo nie wiem. A, widzicie, czyli też taka jest. No to wszystko takie jest, to co ja mam użyć? O, mogę tego użyć. Zobaczymy, szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia, jak ja to rozwiążę. No, ale dawno nie graliśmy, mogę sobie pozwolić chyba na jakąś skuchę, co? Wybaczycie mi. Dobra, patrzmy, mamy takie rośliny. Jak on tu być blisko podejdzie, to w niego se strzelimy, nie? Na razie nie musimy. Dobra. Dobra. Thank you.
Dobra. Nie. O ja, to już jest ostatnia ta linia. Wiecie o tym? Ach, udało się. Ale ja to dobrze zrobiłem. Patrzcie, jak ja to dobrze zrobiłem. Widzicie to? Czy byście to widzieli, jak ja to dobrze zrobiłem? To jest dobra taktyka teraz. Tylko że jakby zabrakło mi, za szybko zaczęli mnie atakować i zabrakło mi tego momentu, w którym mógłbym dobudować trochę obrony. Nie wiecie, zacząłem wydawać pieniądze, a nie stać mi było na nic nowego. Dobra. Cały... No nic, musimy tak zrobić, żeby nam ten orzech nie umarł, nie? No to nie będzie łatwe, ale się postaramy. Na pewno musimy tego typa zrobić. Teraz na pewno tych weźmiemy, tych. No Magnes to ja bym wziął, wiecie. Nie wiem, czy tych właśnie nie zrobić, kryształków. A, zobaczmy. No, to, że muszę tego orzecha bronić, to mi się bardzo nie podoba. Jak one jeździć nie będą, to też nie jest takie super. W sumie to się bardzo nie opłacało, wiecie? A! Prawie mi go zjadły. Dobra. O nie. Dobra. O nie. No najgorzej. Nie, zjedli mi orzecha. Dobra, jeszcze raz, moi drodzy, jeszcze raz. Przepraszam, nawet nic nie mówię, bo tak się skupić nie mogę, znaczy tak się muszę skupić na tym, co się tutaj dzieje. To nie był zły plan mój. Tylko był trochę słabo wykonany, bo... Kurczę, te dziady tam skaczą i oni mi strasznie przeszkadzają, wiecie? Naprawdę. Ja bym go gdzieś u góry postawił. Ja bym go gdzieś tego orzecha tak postawił i go bronił ciągle, wiecie? Że postawię tu jakieś kolce najpierw i tak dalej i on będzie broniony, ten orzech, nie?
zombies are coming. Dobra. No to tak, pierwsza idzie fasola. Dobra. No i co? Dobra, ładnie, to mi dobrze poszło. Dobra, dwóch dziadków poszło, jeszcze tu jest jakiś dziadek, więc też go trzeba tam ściągnąć. Dobra. Wiecie co, tu też chyba cała linia pójdzie. No, gdzie są? Gdzie jest kasa? A, znów mnie porobią. Chociaż tylko to, żeby a nie, no to i tak nic nie da, bo to jest za mało, żeby to przeżyło tylko. No teraz pójdą kosiary. No i co z tego? No na pewno. No i nie przeżyliśmy, no chyba, że jakoś, no nie wiem, no, no dobra. Jeden power up i żeśmy przeszli. Trochę szkoda tego power upu, ale jakiś jestem zamulony i już nie chcę tej misji trzeci raz. O, przepraszam, aż mikrofon upadł. Nie chcę tej misji trzeci raz robić, szczerze powiedziawszy, wiecie. Ten dziki świat właśnie mi się przez to nie podoba. Strasznie dużo się dzieje. Ja patrzę na tej mapie, ci gdzieś z tyłu, ci gdzieś z przodu. Wózkiem trzeba przesuwać jakimś. Patrzeć, żeby nam orzecha nie zjedli. Ja powiem szczerze, średnio mi się to podoba. Plansza numer 17. No nie. Naprawdę.
Jak mają mnie przejść po tych? Nie wiem, co ja mam zrobić. Dobra, zobaczymy, czy mi się to uda. Wątpię, szczerze powiedziawszy. Początek raczej ciężki może być, co? No tu sobie tego kryształka zamontujemy, on będzie jeździł, to będzie można coś powysadzać, nie? Znaczy powysadzać, będzie można ich szczelić w nich. Tylko że i tak musimy mieć bardzo dużo tych. Chociaż z tego co widzę, to dziadków nie ma tych, co skaczą, nie? I to jest dobre. Trochę za szybko ich zabijam. Kurde, ale wydałem na to kasy, bo nie wiedziałem, ile razy go trzeba trafić. No nie, to jest koniec chyba. Chociaż... No i co? O kurczę. Ale mi się trafiło. No nie wierzę. Nie, 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 no było dobrze, było dobrze. O Boże Święty. Zamotałem się, bo widzieliście, bo tam coś dostałem, jaj. Dostałem, co ja tam dostałem, że mnie tak zamotało? Coś tam wyskoczyło. A, tyle słoneczek wyskoczyło, że nie mogłem tym kolesiem przesuwać. No, nie mam co zmieniać, no to było świetne to, co tutaj wymyśliłem. Tylko praktycznie tego w ogóle nie używałem, mógłbym wziąć tego za zero. No bo on był niezły. Chyba, że nawet tego za zero bym mógł zrobić sobie. Może grzybki za 25 bym postawił. No na pewno to bym postawił. No i tego też bym chciał w końcu też go zrobić, nie? No ale nie jestem w stanie, jak stawiam te tylko drogie rośliny. Tylko
Tylko z tych małych to będzie trzeba dużo zbierać. I to jest trochę słabe. Wiecie, o co chodzi? Już wolę te słoneczniki tu mieć postawione i mniej zbierać z nich. Magnesu nie wziąłem, nie? Dobra. Powiem wam, że jest gorąco, ale nie najgorzej. Chyba trochę za bogaty jestem, wiecie. Dobra. Dobra. Okej. Co się stało? Co się stało? Kto wszedł? No nie było nikogo, no nie było nikogo. No nie. Nie mogę po prostu, no nikogo tam nie było. Co żeśmy stawiali? To żeśmy stawiali. Tych grzybów w sumie nie trzeba, one nie są potrzebne. No to jest niezłe, tylko że z magnesem to musi być postawione. To z magnesem. Albo to. Może to z magnesem. W sumie bez różnicy, ważne, żeby był magnes. To, to, to. I co ja tam jeszcze stawiałem? Coś... A, no to no, najważniejsze. No i w sumie nawet na grzyba by starczyło to, co ja wcześniej wziąłem, że mi nie starczyło na grzyba. Nie mogę po prostu. Jak ja to zrobiłem? Jak ja to zrobiłem, że tego nie zrobiłem? On spadł chyba z tego byka, nie? I zdeptał. Trzeba uważać na te byki i tyle.
Masakra. Szkoda, że nie mam wysokiego orzecha, ale on jest później dopiero w grze. Dobra, tu. No i w sumie tutaj też by ten dał radę, nie? Tych to my sobie rozwalimy, a jak oni podejdą bliżej troszeczkę. Dobra. Okej. Dobra. Nie, 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 nie. O! Wiecie co, tutaj może być, ale nie będzie problemu raczej. Dobra. Powiedzmy sobie tak, będziemy... Na razie ich tutaj sobie ten... Dobra. Pouszkadzamy ich sobie troszeczkę. Dobra. W ten oto sposób mam tylko trzy linie do ogarnięcia, nie? Bo na tych dwóch pozostałych jest w miarę okej. Tu powinienem bić, tylko tam na dole. I co, to już koniec? Zaznając życie, to ja wtedy też przegrałem na jakiejś ostatniej roślinie. Och, udało się, udało. O, jaka długa droga. Kompletnie nierozgrzany byłem. Powiem wam do tej gry. Ale czuję, że siły do mnie wracają. Zaraz sobie kolejny odcinek nakręcimy. I będzie dobrze. Tymczasem ja wam wszystkim serdecznie dziękuję za oglądanie. Tak jak powiedziałem, łapka w górę, jeśli chcecie mi podziękować za to, że w takim gorącu nagrywam. A jak chcecie tylko obejrzeć, to oczywiście możecie tylko obejrzeć. I możecie też zostawić komentarz, jeśli macie coś do powiedzenia. Tymczasem ja was żegnam, trzymajcie się wszyscy, cześć, papa.